Witajcie, wtarki lifterzy. Zacznę od tego, że mam nadzieję, że cokolwiek będzie słychać. Miałam inne wyobrażenie na ten film, ale jak przyjechałam do domu rodzinnego, zastała mnie wichura. Także jak widzicie po tytule, witam Was w filmie dotyczącym biegania. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek pojawi się taki film na moim kanale. I dzisiaj chciałabym właśnie powiedzieć o tej transformacji, jak polubić bieganie i jak zacząć czerpać przyjemność z procesu samego w sobie, bo wcześniej wydawało mi się to po prostu niemożliwością. Ale zanim przejdziemy do tego, jak zmaksymalizować te swoje możliwości w bieganiu, chcę Wam pokazać parę wstawek, które nagraliśmy jeszcze w Warszawie. I tutaj wielkie docenienie dla chłopaków, dla Bartka i dla Zakrzewa za to, że jeździli autem z otwartą klapą bagażnika i nagrywali mnie i Michała podczas biegania. I może zacznę od tego, że treści zawarte w tym filmie to są takie moje osobiste odczucia, rady, które dałabym sama sobie, kiedy zaczynałam. I tutaj warto wspomnieć, że byłam przypadkiem absolutnie beznadziejnym i zawsze cardio kojarzyło mi się z nudą, monotonią i z czymś, co nie jest na tyle wymagające, żeby potraktować to jak taki stuprocentowy fokus treningowy. Ale z drugiej strony jest na tyle ciężkie, że po prostu ryje tąbanie w tym dłuższej perspektywie czasowej. Jedyne pozytywne myśli i satysfakcja pojawiała się dopiero po zakończeniu biegania. Nie było w ogóle mowy, żeby coś miłego wydarzyło się w trakcie. Także dzisiaj chciałam się z Wami podzielić, jak nastąpiła ta transformacja z osoby, która nienawidziła biegania, w osobę, która wydaje mi się, że już jest na lekkim poziomie uzależnienia od tej aktywności. Sama nie wierzę, że to mówię, ale właśnie tak się stało. I ja cały czas jestem osobą początkującą i biegam rekreacyjnie, natomiast chciałabym się z Wami właśnie z tej perspektywy osoby początkującej podzielić radami, które moim zdaniem stanowią bazę, która raz, że pomoże Wam polubić ten proces, odblokują trochę głowę, a po drugie, co myślę, że najważniejsze, uniknąć wielu kontuzji i bólu po bieganiu. Pierwsza rada, póki co polecimy trochę coachingowo. Ale jest to określenie celu i to, że motywacja nie istnieje, to jest w ogóle kwestia bezdyskusyjna, o tym mówić nie będziemy. Natomiast zwłaszcza na początku, kiedy jeszcze ciężko mówić o tym, żeby to było coś, co robimy w ramach relaksu, przyjemności, warto określić sobie taki cel, który nas zmobilizuje i zmotywuje do tego, żeby to robić, zwłaszcza właśnie w tym początkowym etapie. I ja pamiętam, że każdego roku robiłam sobie takie podejście pod bieganie i nie kojarzę, żeby był rok, w którym bym próbowała wystarczająco długo. Zazwyczaj te próby biegania trwały około 2-3 tygodni i kończyłam z bólem w kolanach, w kostkach, w biodrach i z wielkim zniechęceniem. Także myślę, że warto jest sobie postawić cel, którego będziemy się trzymać. Moim celem było stanie się lepszym ninją, bardziej sprawnym, lżejszym, tutaj i dosłownie i w przenośni, bo chciałam być po prostu lżejsza w tych ruchach, które wykonuję i przede wszystkim w takiej bazie, nie czuć zadyszki, przepalonych płuc po kilku minutach wysiłku. I tutaj oczywiście doszły dodatkowe treningi, które były bardziej ukierunkowane przy tych beztlenowych wysiłkach, natomiast chciałam, żeby taka baza jak bieganie nie była dla mnie wymagająca i żebym nie musiała się nad tym zastanawiać, robiąc dodatkowe przeszkody, czy na pewno wystarczy mi tlenu i że za chwilę nie będę schodzić na stan przedzawałowy. To, co wyróżnia ten rok od poprzednich, to to, co powiedział mi Michał, żebym dała sobie 30 dni na polubienie biegania. Jeżeli po tych 30 dniach podejmowanych prób nic się nie zmieni, dalej będę nienawidziła tej czynności, trudno, nie ma dla mnie nadziei i szukam czegoś innego. Natomiast miałam spróbować wytrwać 30 dni w bieganiu i już po przełamaniu tej bariery 2-3 tygodni jakiś cudem zaczęło to być dla mnie przyjemne. Szaruwa. Czerwiec i szaruwa.
Ale nie będę was okłamywać. Te pierwsze 2-3 tygodnie, które potrzebowałam na odblokowanie głowy, były tragiczne i nie miały nic wspólnego z przyjemnością. Także w trakcie biegu płakałam, frustrowałam się, wkurzałam na samą myśl, że mam powtarzać ten monotonny trucht przez kolejne kilkanaście minut. Wyzywałam Michała w myślach, z racji, że bardzo często to z nim chodziłam właśnie na bieganie. Także same negatywy temu towarzyszyły. Przynajmniej przez pierwsze 2-3 kilometry, kiedy musiałam się zmobilizować do tego biegania. I dlatego uważam, że warto jest sobie postawić ten cel, na przykład przez 30 dni spróbować polubić się z bieganiem, z odpowiednią techniką i mam nadzieję, że te kolejne podpunkty, o których wam powiem, wam w tym pomogą. I rozpętała się wichura, także przeniosłam się do auta, po pierwsze dla bezpieczeństwa, a po drugie chcę, żeby mnie było dobrze słychać, bo teraz będę mówiła o drugim, absolutnie najważniejszym punkcie, jakim jest prawidłowa technika biegu i ergonomia ruchu. Bo właśnie poza tą całą coachową gadką o mentalu i głowie, to właśnie technika biegu będzie bezpośrednio wpływać na nasze możliwości, nasze odczucia, na ewentualne kontuzje, odczuwany ból. Także myślę, że to jest najważniejszy punkt, na którym najbardziej się skupimy. Podczas biegu im więcej takich zbędnych, niepotrzebnych ruchów będziemy wykonywać, tym będziemy się szybciej męczyć i nasze możliwości będą spadać. Także ważna jest właśnie ta ergonomia, w jaki sposób ustawić to nasze ciało w przestrzeni i może w perspektywie jednego kilometra to, że będziemy mieli zaciśnięte dłonie, czy będziemy mieli głowę skierowaną w dół, nie robią takiej różnicy, ale w perspektywie tych kolejnych pokonywanych kilometrów już tak. Także o tym właśnie będziemy mówić, jak od czubka głowy do stóp ustawić to nasze ciało najoptymalniej pod bieganie. Zaczynając od głowy, myślę, że to jest też taka codzienna korekcja, nie tylko pod bieganie. To głowa, która bardzo często jest ustawiana w nadmiernej protrakcji, czyli wysunięta jest do przodu i to po prostu wynika z naszego codziennego funkcjonowania, patrzenia się w telefon, pracy przy komputerze, przy biurku. Warto ją skorygować, żeby odciążyć mięśnie karku i tutaj możemy sobie wyobrazić, że mamy do czubka głowy przyczepiony haczyk, który nas wyciąga w górę. Także delikatnie cofnięcie głowy i po prostu ustawienie jej do neutralnej pozycji. Także jeżeli chodzi o taką biomechanikę biegu, to najkorzystniej jest ustawienie głowy i szyi w neutralnej pozycji, patrząc się na wprost, na horyzont przed siebie, jakby poza odciążeniem tych mięśni karku. Ta pozycja też ułatwia nam oddychanie, bo jednak kierując tą brodę do dołu, zamykamy sobie trochę światło tej tchawicy, także o wiele korzystniej jest ustawienie neutralne, bez zadzierania głowy. Patrzymy się na wprost. Idąc dalej, generalnie priorytetem też powinien być ogólny luz. Zaraz o tym powiem troszeczkę szerzej. Natomiast jeżeli chodzi o łopatki, to ani nie prowokujemy u nich nadmiernego ściągnięcia, które jakby jest dodatkowym napięciem mięśniowym, który ponownie będzie nas po prostu męczył w dłuższej perspektywie biegu, ale też nie doprowadzamy do nadmiernego rozluźnienia, w którym zamykamy tą klatkę piersiową, bo to znowu wpływa na ograniczenie tego oddychania. Także tak samo, jeżeli chodzi o łopatki, neutralna, luźna pozycja. Omawianie tych technika jeszcze chwilę potrwa, natomiast chciałam wam na szybkości wprowadzić punkt trzeci, jakim jest szukamy tego luzu i staramy się do minimum ograniczyć wszelkie napięcia mięśniowe, które po prostu będą męczyć nasze ciało. Także jeżeli chodzi o twarz, staramy się jej nie napinać, nie ściągać ust. Tak samo szyja powinna być luźna i to samo tyczy się całej obręczy barkowej. Ja przez długi czas borykałam się z nerwobólem w kapturze właśnie przez to, że zadzierałam te barki do góry i się napinałam. Także staramy się mieć jak największy luz w ruchu, pilnując nawet takich drobiazgów jak właśnie marszczenie twarzy, zaciskanie policzków czy zaciskanie dłoni w pięści. Staramy się mieć jak największy luz w ruchach. Idąc dalej z techniką, w łokciu powinniśmy mieć 90 stopni i dla większości to będzie właśnie najoptymalniejszy kąt. Natomiast to, co naprawdę robi różnicę i warto wprowadzić, to to, aby ramiona mieć bezpośrednio przy ciele i prowadzić ręce wzdłuż ciała, tak żeby nie było tej przestrzeni, aby łokcie nam nie uciekały do zewnątrz. Oczywiście w miarę możliwości, bo jak ktoś ma szerszy, najszerszy, to jednak zwiększa się ten dystans, ale i tak prowadzimy bezpośrednio przy ciele te ręce. A jeżeli chodzi o ruch całą ręką w trakcie takiego rekreacyjnego biegu, to raczej ograniczamy to nadmierne wysuwanie się łokcia w przód. Oczywiście możemy zrobić ten ruch łokcia w tył, ale raczej hamujemy go z przodu, bo znowu są to niepotrzebne dodatkowe ruchy, które po prostu będą nas męczyć. Thank you.
staramy się szukać jak najwięcej luzu, ale właśnie tego kontrolowanego luzu w odpowiednich schematach ruchu. Idąc dalej w kwestii ułożenia naszego ciała, biodra powinny być proste, ale jednocześnie powinniśmy być pochyleni. Natomiast to pochylenie nie wynika z zgięcia w biodrze, to co zazwyczaj następuje, kiedy w życiu codziennym się po coś schylamy i zginamy się w biodrze, następnie w kolanie. Nie ma też wynikać z zgarbienia się w plecach, natomiast powinniśmy wykonać lekki ruch pochylenia, uwaga, w stawie skokowym w kostce. I ta pozycja automatycznie prowokuje u nas dostawienie kolejnego kroku i pozwala wykorzystać grawitację jako takiego pomocnika w trakcie biegu. Kolejna zmiana w technice, którą bardzo odczułam, a mianowicie zwrócenie uwagi na to, w którym miejscu nasza stopa ma kontakt z ziemią podczas biegu. I niestety ja bardzo często, wydłużając ten krok, prowokując duże zgięcie w biodrze, w kolanie, miałam to miejsce styku przed linią ciała i wówczas cała energia szła właśnie w kostki, w kolana i kończyła się po prostu bólem, a mogła skończyć kontuzjami. Także warto zwrócić uwagę na to, żeby przy biegu nasz kontakt stopy z podłożem powinien być w jednej linii razem z biodrami. Biodra, kolano, stopa. I przy okazji omawiania tego tematu warto wprowadzić punkt czwarty, jakim jest długość kroku. I to jest bardzo często powtarzany błąd, który ja też praktykowałam, a mianowicie wydłużałam bardzo ten krok, żeby pokonywać większy dystans, natomiast to wiązało się z tym nieprawidłowym ustawieniem stopy przy kontakcie z ziemią, która po prostu była przed linią ciała. Także przy takim umiarkowanym biegu raczej idziemy w kierunku skracania tego kroku. Kolejny negatywny aspekt, który wiąże się właśnie z tym za długim krokiem i mocnym zgięciem w kolanie, w biodrze, jest bardzo częste stawianie ruchu od pięty. Także w przypadku biegu nie wygląda to tak jak przy chodzeniu, gdzie na kruch zaczynamy od pięty. Tutaj dużo jest kontrowersji wokół ustawiania stopy, ale raczej uśredniając mówi się o stawianiu całej stopy, jak już to śródstopia, ale na pewno nie zaczynamy ruchu od pięty. Także ponownie tutaj kontrola tej długości kroku może nam w tym pomóc. I też myślę, że wyobrażenie sobie, jakby ziemia była takim kołowrotkiem, który napędzamy podczas biegu, troszeczkę też pomaga wyobrazić sobie, jak ustawiać tą stopę, tak jakbyśmy chcieli napędzić ziemię biegnąc. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię, ale właśnie ja w taki sposób sobie to wyobrażam. I jeszcze tutaj chciałam dodać, że oczywiście istnieją pewne różnice w ustawieniu ciała między sprintem a takim rekreacyjnym, długodystansowym biegiem, natomiast bazowe kwestie biomechaniczne są niezmienne. I tak prowadzimy ręce blisko ciała, nie doprowadzamy do nadmiernych rotacji w tułowiu, staramy się być luźni i utrzymujemy biodro, kolano, kostkę w jednej linii w miejscu styku stopy z ziemią. Natomiast są takie różnice, jak przy sprincie większe zaangażowanie obręczy barkowej do pracy, bo jednak chcemy sobie dodać tego momentu i też możemy sobie pozwolić wtedy na większe zgięcie w biodrze, w kolanie. Ten krok jest dużo dłuższy, natomiast tak jak zobaczycie sobie na slow-mo, mimo sprintu, długiego kroku, to i tak ta stopa zdąży wrócić i w momencie styku z ziemią ona wciąż jest nad biodrem. Także to tak w ramach ciekawostki. Chyba że biegniecie 20 na godzinę, to wtedy automatycznie te pięty, ale jak biegniecie wolno, te pięty to jest tylko udawanie, że fajnie biegniesz. I wysuwanie nogi do przodu, nie? To samo. Tak, ale patrz, jak przyspieszę teraz, przyspieszysz? Patrz, automatycznie pięty, widzisz? Sposobem przebrnęliśmy przez merytoryczną technikę i przechodzimy teraz do kolejnych, myślę, że równie ważnych punktów, które są znowu niepozorne, ale wpływają na tą jakość naszego odbioru biegania. I ja pamiętam, przez pierwsze tygodnie całą swoją uwagę skupiałam na oddychaniu.
I właśnie oddychanie było jednym z błędów, które bardzo często popełniałam i który w efekcie kończył się licznymi kolkami. Za każdym razem idąc biegać, kończyłam bieg właśnie przez skręcającą mnie kolkę. O kolkach sobie jeszcze wspomnijmy, bo to jest dosyć ciekawy temat. Tutaj bardzo istotne, żeby ten oddech nie był za płytki, nie był krótki, nie był wykonywany tylko torem piersiowym. Także warto jest zwrócić uwagę właśnie, żeby oddychać trochę głębiej, torem przeponowym, zaangażować tą przeponę do pracy, jako że potrzebujemy, aby dotlenić ten nasz organizm w trakcie biegu. I ja przez pierwsze tygodnie całą swoją uwagę skupiałam właśnie na tym, żeby regulować ten oddech, żeby był stosunkowo głęboki, nie za głęboki, żeby nie doprowadzić do jakiejś hiperwentylacji, natomiast właśnie, żeby oddychać tym torem przeponowym. Słuchajcie, dopiero przy montażu się zorientowałam, że nie powiedziałam bardzo ważnej kwestii, mimo tego, że wiele razy już to pokazywałam, to myślę, że warto jest to powtarzać. Aby oddychać torem przeponowym, zaangażować przepony do pracy, nie należy tylko napinać i rozciągać ścianę przednią brzucha, ale właśnie skupić się, aby to dolne żebra rozchodziły się do boku. Także kładziemy sobie ręce na dolne żebra i staramy się rozepchać je powietrzem, tak jakbyśmy chcieli rozszerzyć brzuch do boku, nie do przodu. I są różne polecane techniki oddychania w trakcie biegu, jak na przykład wdech na 3 kroki, wydech na 2. Próbowałam i dosyć szybko się w tym pogubiłam, ale na przykład fajnie już się u mnie sprawdziła metoda wdechu na zasadzie 3 pogłębionych wdechów i na tej samej zasadzie wydech. I to pomogło mi troszeczkę pogłębić te wdechy, natomiast koniec końców u mnie sprawdziło się i takim złotym środkiem było po prostu kontrola tego oddechu, tak żeby były troszkę głębsze te wdechy z wykorzystaniem pracy przepony. I tutaj myślę, że po prostu warto zwrócić na to uwagę i słuchać naszego organizmu, z jakim sposobem oddychania najlepiej się czujemy. I tutaj też przełamując pewien stereotyp oddychania, brania wdechu tylko i wyłącznie nosem, no bo wiadomo jednak, no to powietrze jest ogrzewane, jest oczyszczane, ale w trakcie wysiłku, kiedy jednak no jest ta praca trochę większa, mimo wszystko ja wolę oddychać na przykład jednocześnie nosem i ustami. Kolejny bardzo ważny punkt, który niesamowicie zmienił w moim przypadku odbieranie biegania i nie powodował, że wypalałam się już na pierwszym kilometrze, to dostosowanie tempa. I zwłaszcza dla osób początkujących, które jeszcze nie znają tak swojego ciała i nie są w stanie wykalkulować przy jakim tempie, ile są w stanie biec, warto jest dodać sobie tego czasu na ten kilometr. Także zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem, polecam dać sobie czas, być cierpliwym, nie porównywać swoich wyników z innymi, nie starać się od razu bić rekordów, tylko nawet słuchając swojego organizmu, który podpowiada nam, że mogę z takim i takim tempem zacząć biec, starać się biec jeszcze wolniej i dać sobie ten czas. I to był chyba taki przełomowy moment, w którym zaczęłam czuć tą przyjemność dziwną z biegania, kiedy pokonując już któryś kilometr z rzędu, nie walczyłam z tą zadyszką, z 5 kolkami naraz i potrafiłam delektować się tym ruchem, mimo że było to naprawdę żółwie tempo, to potrafiłam odczuwać z tego przyjemność i po prostu wpaść w ten rytm, nie walcząc swoim ciałem o przetrwanie. Także o to Was bardzo proszę i zapewniam Was, że naprawdę zmieni to odbieranie biegania, kiedy nie będziecie starać się od razu bić rekordów, jak najlepszych czasów, jak najdłuższych dystansów, tylko cierpliwie wydłużyć sobie ten czas biegu i starać się biec wolniej, niż Wam się wydaje, że możecie. Siódmy punkt, który myślę, że jest bardzo istotny, zwłaszcza w kwestii uniknięcia jakichś kontuzji, czyli słuchanie swojego ciała i sygnałów, które nam daje. I rozróżnienie tego dobrego i złego bólu. Dobrego, który jest jakby takim naturalnym następstwem i wynikiem zaangażowania ciała do pracy, wykonywania jakiegoś ruchu i zmęczenia, i zły ból, który po prostu nie powinien mieć miejsca. Kolejny punkt, który był moją zmorą i który towarzyszył mi przy każdym bieganiu, to kolka. Każdy bieg kończyłam skręcającymi mnie kolkami. I to nie jest tak, że ciało nie mogło biec. Po prostu miałam wrażenie, że wykręca mi wszystkie wnętrzności. I raczej kolki są domeną osób początkujących i faktycznie po tych 30 dniach challenge'u z bieganiem te kolki pojawiają się zdecydowanie rzadziej, a powiedziałabym, że na ten moment to praktycznie wcale, ale są pewne działania, które jednak zwiększają szansę, że ta kolka nas dopadnie. Także zwłaszcza w tym początkowym etapie, kiedy męczą nas te kolki, warto jest o to zadbać. Jak? Poprawny oddech, o którym mówiłam już wcześniej, praca z przeponą w trakcie biegu, żeby oddychać torem przeponowym i nie doprowadzić do tego, że niedotlenione są te struktury.
Za duże tempo narzucone sobie już od momentu startu też zwiększają szanse wystąpienia kolki i takie banały, jak chociażby niejedzenie dużych, obfitych posiłków bezpośrednio przed bieganiem. Natomiast to, co chciałam Wam powiedzieć z własnego doświadczenia jako osoba, która w trakcie jednego biegu potrafiła mieć 3 kolki, to to, żeby kontrolując ten oddech, zaczynając z wolnym tempem, nie dać się zniechęcić kolkom i w trakcie biegu zrobić sobie przerwę na przykład na marsz, albo na przykład na statyczne rozciąganie z oddychaniem, albo tak jak ja robiłam dla przełamania psychy. W trakcie biegu unosiłam sobie rękę po stronie, po której występowała mi kolka i na przykład uciskałam ją ręką. Także na własnym przykładzie jestem dowodem, że człowiek kolka może się uwolnić od tej kolki i parę tygodni z bieganiem, wytrenowanie tego ciała i poznanie tempa, przy którym czujemy się dobrze w trakcie biegu, uwalnia od kolek. Ostatni punkt, o którym chciałam Wam powiedzieć, to wybranie odpowiedniego obuwia. I oczywiście nie namawiam Was do tego, żebyście od razu wydawali grube tysiące na specjalistyczne buty biegowe. Natomiast jeżeli macie wybór, warto jest wybrać taki rodzaj buta, który jednak ma troszeczkę większą tą amortyzację i który pochłania tą energię. I wiadomo, że są różne szkoły, bo niektórzy mówią o tym, że bieganie jest idealnym treningiem dla stóp i oczywiście może w perspektywie kilku kilometrów tak jest, natomiast przy długich dystansach myślę, że jednak jest większa szansa ku przeciążeniom, kontuzjom, a jest wiele innych ćwiczeń, które możemy wykonywać na wzmacnianie tej stopy. Także raczej przy bieganiu właśnie kierowałabym się większą amortyzacją. A jeżeli chodzi o konkretne modele, które mogłabym Wam polecić, to klasyczne Pegasy. Ja w nich biegałam, Michał w nich biegał i bardzo dobrze mi się sprawdzały. I troszeczkę droższe buty też z Najacza, ale nie powiem Wam teraz nazwy, dam na ekran. Mam je aktualnie na sobie i w nich robię ostatnio wszystkie biegi, ale koniec końców też warto skorzystać ze specjalistów, którzy doradzają właśnie w takich specjalistycznych sklepach z obuwiem sportowym. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Bardzo chciałam, żeby ten odcinek trwał nie więcej niż 10 minut, żeby był taką pigułką wiedzy dla wszystkich osób, które chcą zacząć bieganie, ale patrząc po czasie nagrywania wątpię. Natomiast mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny i dajcie mi znać, jak wygląda u Was kwestia z bieganiem. Może jeżeli jesteście chętni, to na moim Instagramie zorganizujemy sobie jakieś wyzwanie właśnie z takim challenge'em 30-dniowym, żeby polubić to bieganie. Mam nadzieję, że te wszystkie rady będą dla Was pomocne, że je zastosujecie i może tymi sposobami uda mi się u kogoś z Was odczarować te negatywne emocje związane z bieganiem. Mówię, sama byłam przykładem osoby, która nienawidziła tego procesu, a teraz czekam tylko, aż skończę nagrywać ten film i idę właśnie w rejs. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Będzie mi miło, jeżeli zostawicie po sobie komentarz, czy dla statystyk, czy chcecie wziąć udział w wyzwaniu i przy okazji łapeczkę w górę i widzimy się już za tydzień na kanale Dźwigaj Dziewczyno. Pa! I mimo tego, że gadałam ponad 20 minut, to nie wspomniałam o jednej bardzo ważnej kwestii, ale to tylko dlatego, że w swojej głowie już myślałam, że to jest temat na osobny odcinek, także jeżeli wyrazicie takie chęci, to oczywiście skręcę taki film dotyczący samej rozgrzewki i rozciągania okołobiegowego. Także tutaj też wspomnę, że trzeba się dobrze dogrzać przed, ale zostawiam to na osobny film. Dajcie znać w komentarzu, czy nagrywać.